80. Tour de Pologne właśnie dobiegł końca. Ten wyścig okazał się bardzo emocjonujący, właściwie do ostatniego etapu, no może nie do prostej mety, ale do ostatniej premii lotnej, która odbyła się w Wilamowicach. Wygrał ją Matej Mohoric i wtedy praktycznie stało się jasne, że Słoweniec po raz pierwszy w karierze wygra Tour de Pologne, a João Almeida, Portugalczyk, nie zdoła powtórzyć swojego sukcesu sprzed 2 lat, kiedy to był najlepszy. 3 sekundy bonifikaty dla Mateja Mohoricia jako dla zwycięzcy premii lotnej w Wilamowicach praktycznie przesądziły sprawę, no bo w Krakowie o zwycięstwo ścigali się już typowi sprinterzy, a ani Mohoric, ani Almeida takimi nie są. Słoweniec po prostu pilnował Portugalczyka, żeby ten mu za daleko nie odskoczył już tutaj pod stadionem Krakowi, gdzie odbywała się meta. Etap wygrał Tim Merlier, belgijski sprinter, a więc tak jak zaczął tur, tak samo go skończył, bo Belg przecież wygrał pierwszy etap w Poznaniu i także teraz ten ostatni z metą w Krakowie. Również Tim Merlier okazał się najlepszy. My, polscy kibice, również mamy powody do radości, no bo przecież Michał Kwiatkowski wczoraj praktycznie zapewnił sobie 3. miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu. Dzisiaj robił tylko tyle, żeby nie stracić tej pozycji na podium. Stanął na podium ostatecznie wyścigu i zaraz po jego zakończeniu, zaraz po dekoracji udał się do Glasgow, bo już w niedzielę wyścig na Mistrzostwach Świata, gdzie Michał będzie jedynym reprezentantem Polski, jako jedyny będzie bronił honoru naszego kolarstwa. No i liczymy oczywiście, że bardzo dobrze tam się pokaże. Jest w końcu mistrzem świata ze startu wspólnego sprzed 9 lat, z 2014 roku. Ten tur był udany dla reprezentacji Polski również, bo przecież Patryk Stosz przywiózł do Krakowa koszulkę najaktywniejszego kolarza, niebieską koszulkę. Od początku był aktywny i nie tylko on, również inni Polacy, między innymi wcześniej Norbert Banaszek, a dzisiaj Marcin Budziński próbował ucieczki, która została skasowana. Także ten Tour de Pologne był naprawdę pełen emocji. Emocji, które mogliście śledzić w polskim radiu, na antenach, w serwisie specjalnym oraz w mediach społecznościowych. Jeszcze dzisiaj na pewno na naszej stronie pojawią się relacje z ostatniego etapu, także śledźcie nas, słuchajcie naszych relacji, naszych podcastów i bardzo dziękujemy Wam za to, że byliście z nami przez cały 80. Tour de Pologne i do zobaczenia za rok.